dzisiaj z Okuniewa, z powiatu mińskiego. Jesteśmy przy Pałacu Lubieńskich i dzisiaj pokażę Wam pozostałości żydowskiego cmentarza w Okuniewie. Także zapraszam do oglądania. Cmentarz żydowski w Okuniewie znajduje się na ulicy Cmentarnej, w lesie po lewej stronie obecnie używanego cmentarza. Podobno zachowało się na nim kilkanaście macew i nagrobków. Cmentarz ten został założony w XIX wieku. Nie wiadomo, jak wyglądał przed wojną, nie wiadomo, kiedy uległ dewastacji. Większość zachowanych inskrypcji na nagrobkach jest w języku hebrajskim, oprócz jednej w języku polskim. Cmentarz ten zajmuje ponad pół hektara, a najstarszy grób pochodzi z 1881 roku. Najstarszy zachowany. Na terenie cmentarza wita nas taka oto tablica. Teren pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Wejście na cmentarz wyznacza taka leśna dróżka. I już na wejściu można odnaleźć znicze pozostawione tutaj przez mieszkańców okolicy. Takie jak te tutaj. Jest jeszcze rzut oka na mapę, gdzie ten cmentarz się znajduje i idziemy dalej. Już na wejściu widzimy jeden z nagrobków. Tu chyba kolejny. Tu zachował się jakiś napis i widzimy złożone na górze kamienie. Tu jeszcze znicze. Tu kolejne nagrobki. Sam teren cmentarza jest strasznie nierówny. Pełno dołów. Wyglądają, jakby się zapadły. Można też tu całkiem sporo odnaleźć. Ale podejrzewam, że z powodu pory roku i liści, które wszędzie tu leżą, będzie to bardzo trudne. Udało mi się znaleźć jedną rozbitą macewę. Oczyściłem ją już z liści, gdyż w zasadzie nie było jej prawie widać. W opisie filmu umieszczę Wam link do strony, na której napisy z macew tego cmentarza są przetłumaczone. Można dowiedzieć się, kogo upamiętniają. W północno-wschodnim rogu znalazłem coś takiego, co wydaje mi się może być pozostałościami bramy. Chociaż to równie dobrze mogą być kolejne nagrobki. Tak, chyba jednak nie jest to brama. Zdecydowanie. Źródła podają, że na cmentarzu zachował się jeden nagrobek w formie złamanego drzewa. I może to być ten. Tu chyba byłaby góra. A tutaj dół. To również wygląda na kawałek drzewa, ale nie jest to drewniane, lecz kamienne. Tak, to muszą być nagrobki w takim, powiedzmy, artystycznym kształcie. Tu jeszcze jedno bardziej stabilne ujęcie. Może jeszcze wracając do połamanych drzew, to warto wspomnieć, że symbol ten jest w kulturze żydowskiej bardzo ważny. Podobno w ten sposób, właśnie złamanym drzewem, Żydzi upamiętniali osoby zmarłe w młodym wieku. Tam symbol wyciętego lasu zaś jest, czy połamanego, jest symbolem zagłady. Muszę przyznać, że wszystko, co nie wystaje z ziemi, ale na niej leży, jak na przykład macewy, jest z powodu liści
i mchu strasznie trudne do odnalezienia, więc obawiam się, że wielu z tych rzeczy nie uda mi się zobaczyć dzisiaj. Ta część cmentarza, która jest bliżej drogi, wygląda jakby wycinano na niej ostatnio roślinność. Już tu w miarę przejrzyście można spokojnie chodzić. Jednak teren cmentarza ciągnie się również tam. Też zachowało się tam wiele pamiątek, a dojście tam jest już znacznie bardziej skomplikowane. Tutaj są jeszcze jakieś porozbijane kawałki. I tutaj. Tutaj również dużo się zachowało. Podobno jeszcze kilkanaście lat temu nad jednym z nagrobków był metalowy krzyż, który oznaczał grób polskiego chłopca, którego podczas II wojny światowej Niemcy zabili, podejrzewając go o żydowskie pochodzenie. Jednak dziś już najprawdopodobniej tego krzyża nie ma. Tutaj w dalszej części, tak jak mówiłem, też wiele można znaleźć. Niestety również śmieci. Ale pozostałości cmentarza też jest sporo. Tu chyba będzie kolejna macewa. Zaraz spróbuję ją oczyścić. Czyszczenie z liści jeszcze jako tako idzie, ale z mchu jest naprawdę ciężko. Ale jest na pewno kawałek macewy. Widać tu pojedyncze litery jeszcze. A tu jeszcze kolejne nagrobki. I tam pod drzewem. Gdzie można znaleźć takie wystające kamienne fragmenty. Być może gdzieś tu obok leży jego górna część. Jednak przeszukiwanie tego w pojedynkę zajęłoby strasznie dużo czasu. Tu kolejny nagrobek. I przy nim też być może fragment macewy. Tu liści ta macewa okazała się całkiem spora. Jednak ewidentnie jest tu tylko jej dolna część. A górnej z napisami brakuje. Tutaj zachowało się nawet obramowanie nagrobka. I w tym miejscu dobrze widać, że cmentarz wokół niewie żydowski jest położony na takim delikatnym wzniesieniu. O! Na takim. A tu kolejne fragmenty. Tu jakiś znicz. Tu chyba mamy od południowo-wschodniej strony taki charakterystyczny róg cmentarza. I wygląda na to, że tu się on kończył. W tym miejscu jeszcze tu udało mi się oczyścić kawałek macewy. Śmieci jest tu raczej mało. Raczej takie pojedyncze. Pozostałości na pewno całkiem sporo. Ale wśród liści i mchu naprawdę trudno je odnaleźć. No i tak jak mówię, ta część cmentarza wschodnia jest w zasadzie cała zarośnięta. Od zachodniej strony wygląda to lepiej. Brak śmieci mógłby wyjaśnić fakt, że podobno cmentarzem tym opiekują się uczniowie okolicznych szkół. Gdyż na samym terenie cmentarza śmieci jest, jak już wspomniałem, tylko pojedynczo, a w lesie dookoła całkiem sporo. Z samego cmentarza to chyba będzie tyle. Jest on chyba dość nieźle zachowany, ale niestety pora roku nie sprzyja poszukiwaniom. No i teren bardzo nierówny. Sprawia wrażenie, że swego czasu tych grobów tu było naprawdę sporo. Cmentarz robił na pewno lepsze wrażenie niż dziś. Ale taka jest cecha większości starych cmentarzy. To byłoby wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach.